Rafix, co robisz? Czyste siedzonko z błota twojego. Halo odbiór, z tej strony Epic Riders, a jest dzisiaj ze mną Adrian Socha, którego możecie kojarzyć ze środowiska strażackiego. Dzisiaj dzięki uprzejmości firmy epower.com oraz Adriana, który zaangażował nas do tego projektu, mamy możliwość testowania elektrycznego crossa Surron Light BL1E. Testy odbywają się na torze Lamba Pit Bike Racing Rzeszów. Dzięki uprzejmości właściciela, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. Przygotowaliśmy dla Was także kod rabatowy Adrian Socha, który daje zniżkę w wysokości 500 zł na zakup motocykli na stronie epower.com. Oczywiście wpadajcie na kanał do Adriana, gdzie przygotowałem dla Was drugi film. Będziecie mogli na nim zobaczyć bardziej techniczny, merytoryczny bądź też profesjonalny test. Oprócz tego na kanale znajdziecie także treści związane z pożarnictwem, na przykład odwiedzin jednostek OSP, testów i wiele, wiele więcej, gdzie również mam przyjemność dołożenia swojej cegiełki i działania przy tym projekcie. Oczywiście zostawcie subskrypcję na naszych kanałach, wpadajcie na nasze Instagramy, a wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. To co, lećmy z przebiskami. Także przekręcamy kluczyk, przełączamy na tryb sport, mamy hamulce jak w rowerze, z tym, że z prawej strony jest przedni, z lewej tylni i jedziemy. Opony mamy terenowe, jest trochę zimno, już trochę pojeździliśmy, jest trochę też mokro, jest bardzo lekki, mam trochę zaśniedziałe gogle, muszę sobie je ściągnąć, bo nie widzę, gdzie jadę. Mamy wersję na łańcuchu, nie na pasku, przez co jest troszkę głośniejszy. Przełączmy na tryb sport. I teraz już coś wstaje. Przejedźmy się może tu kawałek. Spróbujemy to zawieszenie trochę zregulować. Trochę ściąga moim zdaniem w prawą stronę. Mamy 54% baterii, wyświetla nam się to tutaj. Także idzie bardzo fajnie. Hamulce jak widzicie też. Ale jak widzicie można takie kółeczka kręcić. Już ręce mnie strasznie bolą. Ale mamy tu jak widzicie kierunkowskazy, wszystko. Także drogowo full legit i tak jak widzicie możemy sobie jeździć, ćwiczyć tutaj i nie generujemy żadnego dźwięku praktycznie. Dźwięk łańcucha to jest nic. O! Skok z krawężnika. Jedziemy sobie tutaj. Jak widzicie bardzo przyjemnie to przyspiesza. Bardzo przyjemnie się tym jeździ. Ja coś to siedzę na końcu siedzenia już. Tak? No. Już ale nie... zauważyłem jeszcze, że nie ma tak w normalnym krosie, że bak nad kolanami sobie możesz objąć. Tak. Tylko tu jest tak właśnie śmiesznie. Są tutaj. Robi to samo co zwykły cross, a nikogo nie wkurza. W głowie tak. Ale star.
Hard ma, ja pierdzielę. Patrzcie to. Ile to wyciśnie. Uwaga, zero start. Jeszcze trzeba wspomnieć, że będzie jego starszy brat wkrótce dostępny na rynku. Być może w czasie publikacji już będzie dostępny materiału. Warto się też nim zainteresować, bo z tego co się orientowałem, 4 razy mocniejszy będzie. To naprawdę już musi być szatan, skoro to tak fajnie idzie. Jeszcze najlepsze jest to, że ten motocykl po prostu pracuje elegancko, cicho. No jest to bardzo przyjemne dla mnie osobiście. Nie słychać nas, nie widać, jeśli nie chcemy. Jedynie ta bateria nas tutaj ogranicza, no bo wiadomo. Bateria jest wymienna, ale znowu przy takim ostrym użytkowaniu wiadomo, że ona się zużywa. I super sprawa, że jest zarejestrowany, także można nim jechać po bułki do sklepu, do kościoła z babcią. Tak. Gdzie mówi, wprawdzie dwuosobowy nie jest, ale nie jest też gabarytowo duży. Możemy go zapakować tak jak w naszym przypadku, bez jakiegokolwiek rozkręcania, bez niczego, do 80 zielonej strzały podchodzi bez problemu. Wchodzi bez problemu i możemy go tak przewozić. Zdecydowanie, 80, widzicie, motocykl wszedł elegancko, także polecamy. Czujemy się jak na rowerze, tylko że z silnikiem dysponujemy mocą w manetce, a nie w nogach. Także to jest super. Męczy tak samo jak normalny cross. Dokładnie. Dostarcza tyle samo wrażeń co normalny cross. Czyli pewnie już ci jest ciepło. Tak, już mi jest ciepło, było mi zimno, troszkę zmarzłem, już się rozgrzałem. Banan na twarzy w kasku cały czas jest. Na pewno trzeba go będzie jeszcze umyć, więc wyjedziemy nim na ulicę Rzeszowa. Dokładnie. Także strzeźcie się nas. Okej, zanim jeszcze wyjedziemy na ulicę, pasowałoby powiedzieć ze dwa zdania o jakichś danych technicznych tego motorka. Tak na szybko, no to tak. Podczas intensywnego użytku w baterii starczyło nam na około 3 godziny nieprzerwanej mocnej jazdy. Mamy wersję zarejestrowaną, więc można poruszać się na kategorię AM bądź B. I jeśli chodzi o wytrzymałość, no to nie baliśmy się nim skakać czy użytkować go jak normalnego crossa. Konstrukcja wydaje się dosyć wytrzymała i masywna. Jak widzieliście, woda nie jest mu straszna, przejeżdżał przez bagna, a nawet myjnia nie zrobiła na nim wrażenia, więc jeśli chodzi o wodę, jest zabezpieczony dosyć dobrze. Moc to 6 kW, czyli jakieś 8 konia mechanicznego i 250 N dostępnego od razu. Udało mi się nim osiągnąć, tak jak widzieliście, 70 km na godzinę. Masa jego to jest 50 kg, więc czujemy się tak, jakbyśmy kierowali rowerem. Cena no niestety dosyć spora, bo za wersję zarejestrowaną, tą, którą testujemy dzisiaj, trzeba wyłożyć 20 tysięcy, bądź możemy sobie wypożyczyć go na cały dzień za 200 zł. Dobra, idziemy jeszcze przykręcić lusterko, a dokładniej na myjnie. Dobra, test drogowy, próba drogowa. Mamy 19% baterii. Jedziemy na myjki. Jakieś 5 km. Przez tory poszedł ładnie. Nie wiem czemu. 13%, jedziemy eko. I lecimy. Low battery,
low battery, 12%. Ale jedziemy, nie poddajemy się. 11%, kurde, 46 na budziku. Jest mynia. Już więcej nawet nie puści. Dobra, jesteśmy, sukces, kurczę. Wyłączamy go. Kluczyk, syk. No i zobaczymy. 9%. I myjemy bestię. Daj ten spukiwanie od razu. Dawaj, ogień. Yeah, I've been running and running to keep it a hundred. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I'm winning, I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if we step out of place. Like, zobaczymy, czy działa po takim myciu. Działa. Teraz nie chcę siadać, bo mam mokre siedzenie. Praktycznie cała bateria wykorzystana. Tak. Bo zostało 10%. Przy 10% już nie działa tryb sport. I tak nam ogranicza moc do 45. Oprócz tego na wyświetlaczu nam pokazuje komunikat, że mamy słabą baterię. No dobra. Spokojnie, weźmy go całego. Jesteśmy w miejscu docelowym. Niestety oddajemy naszego Surrona. Czeka sobie w bagażniku, umyty, tak jak widzieliście. No i na tym się kończy nasza przygoda. Ale w ogóle w Moto Harley Davidson jesteśmy. Patrzcie tu, jaki jest ram fajny. Chociaż nie widać, bo jest trochę ciemno. Ale iście amerykańskim stylu, bardzo fajnie. Obok mamy salon Yamahy. Też można pójść zobaczyć, jakie tam ciekawe smaczki są. Także wypakowujemy z Surona, oddajemy i zwijamy coś zjeść. Także siema, pozdro, cześć. Down and I'ma get it right, get on sight like